Dzień dobry. Mamy 27 września 2024. A nie wiedziałam, że kolejny kot idzie za mną dzisiaj. Tutaj, jak widzicie, kamień. Kamień i szczęśliwa kotka. Tak jak jest ta linia, tak jest działka, przysiłek dębowca. Co to znaczy? Przysiłek dębowca jest oznaczony na mapie i to jest prywatny teren. To jest prywatny teren należący do nieżyjącego już właściciela, ale w dokumentach nadal jego dane widnieją i są po prostu spadkobiercy. I Lasy Państwowe, te brunatne koszule, które sobie teraz pozakładali, bo jak widziałam w tygodniu, właśnie jak weszłam na ich strony i zobaczyłam te brązowe koszule, to zaraz mi się skojarzyło właśnie z brunatnymi koszulami. Tutaj jeszcze był dom, znaczy się rozwalający się dom, jak przyszłam, 30, też był wrzesień. Właśnie nie pamiętam, czy to był właśnie 27 września. Nieważne. Tak jak widzicie, jeszcze są tutaj fundamenty. Jeszcze są fundamenty w 1989 roku. Właśnie tutaj się przeprowadziłam. O, sowa tam rośnie, ale nie będę jej dzisiaj brać. Może coś. O matko, co ta kotka robi? No chodź. No spadłaś. Dlaczego o tym dzisiaj? No bo panowie leśniczowie nie nad wszystkim i nie nad wszystkimi mają władzę. Mi się tylko wydawało, że po prostu oni mogą wszystko. Mogą wszystko. No ale tak nie jest. Niektóre rzeczy, niektóre fakty są ukrywane, bo jak przejęli tutaj administrację, to zaczęły się kombinacje. I tak jak mówię, nie znają pana, a dla niego pracują. A dla niego pracują, no bo co miesiąc wypłacane mają prowizje od tego pana, którego nie znają. Tutaj były domy. Historia Dębowca jest ukrywana, zamiatana pod dywan. Tutaj domy, te dwa bliźniaki, to zostały postawione przez nadleśnictwo, bo ludzie poopuszczali te domy. Tam, gdzie ja mieszkam, to mieszkał strażnik, który na granicy pracował. To ludzie przyjechali i mi opowiadali historię. Widziałam gdzieś tutaj. O, jabłuszka wam pokażę. Jabłuszka rosną. Jabłuszka. Tak. To wszystko są pozostałości. Bzy, gdzie rosną bzy, to wszystko. To są pozostałości po osadzie, po domach po prostu i wokół nich obsadzonych roślinach. To nie jest, że panowie leśniczowie, oni coś sobie tam sadzą, bo oni tylko sosnę sadzili, sosnę dla pana. Słyszałam, że w tygodniu byli strażnicy sprawdzać. No ale tak jak widzicie, myślałam, że wszystkie tablice posprawdzali, ale jednak nie sprawdzili wszystkich tablic. Nie usunęli tej usterki. Tej usterki. Ja nie wiem, kto to po prostu robi, bo być może robią to sami. Tak jak kiedyś hitlerowcy też wiele rzeczy preparowali, robili sami, żeby tylko zniszczyć człowieka, który stanie im na drodze i będzie
będzie przeciwko nim. Przeszedł huragan i pan Przemysław Brzyski. Ja nakręciłam parę filmików, dzwoniłam wtedy też na policję, do komendanta, komendant, nie do komendanta, jakiś tam posterunkowy odebrał. Tak naprawdę to nie wiem w zasadzie kto, bo jeszcze nie byłam tak zagłębiona w to wszystko. Odebrał, no i stwierdził, że oni nie mają prawa jeździć po drogach leśnych. A teraz nagle policja z Międzychodu angażuje się w jeżdżenie po drogach leśnych i szukanie tutaj, nie wiem czego, czego oni szukają i wspierają tych, co są przeciwko Polakom. Na TKKF-ie w Sierakowie była szkółka Hitlerjugend. To jak myślicie, co się stało z tymi ludźmi? Czy oni uciekali, czy zostali? To właśnie są pytania, na które cały czas szukam odpowiedzi. I nie do końca udaje mi się znaleźć ludzi, którzy zaczną mówić o tym, co się dzieje tutaj na terenie powiatu międzychodzkiego. Tak jak idę tu drogą, lasy w tym kawałku nie mają prawa tknąć drzew. Czy się tutaj widzę, że oni coś obsadzali, więc to jest tam w środku prawdopodobnie, bo na tych mapach to też jest to trudno po prostu. Trudno czasami ustalić, bo przecież oni sobie robią co chcą. Ja nie mam czasu, żeby szukać w jakichś archiwach, map czy coś takiego, bo mam inne zajęcie. Wszystkie samosiejki na przykład, no to znaczy, że ten teren bali się ruszyć, jak są takie samosiejki. A jak tutaj są posadzone, no to znaczy, że pan im kazał zasadzić i oni po wojnie sadzili, bo wcześniej wywieźli wszystko drewno z tego tutaj terenu, z Puszczy Noteckiej wywieźli całe drewno, bo im tutaj szkodnik wszedł. I ludzie w to uwierzyli. Są zdjęcia, jak ludzie ściółkę grabili, niszczyli tego szkodnika, nie? No, bo taką propagandę ludziom się włoży do głowy. Przyjedzie pan leśniczy. Ludzie myślą, tutaj też był dom. Przyjedzie pan leśniczy i on im opowiada te bajki, na przykład przy sadzeniu. Opowiada te bajki, co tutaj się działo, co tutaj się robiło w czasie wojny. Jak nie ma kogoś, kto tu mieszkał, kto tu przeżył, no to uwierzy. Uwierzy w te opowieści. Opowieści. Bałagan. Bałagan, jak widzicie, W lesie jest. O. Bałagan jest. I tego. Chodźmy. Tego się nie da. Nie da się po prostu. Nie da się ukryć, że tutaj jest bałagan. Tak. Ma to leżeć. I tak naprawdę to te sosny, które mówią, że są pomnikami przyrody, to nie wiem, czy one należą do tego okupanta, do tych, bo tu jest taki, widzicie, trudno jest wam to pokazać. Taki oddział jest, że te sosny są duże. I
I nie wiem, czy to do nich należy, czy tutaj jest na mapie zaznaczony prywatny właściciel. Tutaj już krzyżyk postawili na tej sośnie. Nie wiem, dzisiaj rano tak mnie po prostu coś tknęło, żeby iść i żeby to nakręcić. Zobaczyć, czy grzyby już zaczęły rosnąć. Tutaj jest postawiony krzyżyk. Być może jest do wycięcia. Nie wiem, bo te oznaczenia to tak jak też jest nagranie, jak te głogi w Drezdenku chcieli powycinać. Oczywiście na złość nie zrobili nic z tymi głogami na wiosnę. Nie przycięli im tych koron, tylko po prostu czekają, aż te głogi po prostu uschną. Usną, może będą je czymś jeszcze tam podlewać, nie? Żeby po prostu ich się pozbyć po cichu. Tak jak ludzi się pozbywają po cichu, tak samo pozbędą się tych drzew. I to są fakty. To nie jest myślone, to nie są urojenia, jak to niektórzy próbowali wmówić, że mam urojenia. I najlepiej będzie, żeby mnie umieścić w psychiatryku i tam prowadzić eksperyment medyczny, wszczykując mi jakieś tam preparaty. I to zrobią po cichu. Po cichu. O, urosła piękna Niemka. Piękna Niemka urosła. I zaraz ją sobie tutaj zabiorę, bo one są, no kicia, one są bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre z cebulką zrobione, albo w occie. Teraz sieraków, kiedyś brali ode mnie grzyby, miałam tutaj klientów z Sierakowa, którzy brali, smakowały im te moje grzyby, no ale jak się zbuntowałam, to i nawet grzyby im przestały smakować, nie? Pan nadleśniczy borówki, żurawinę zamawiał. Pan Jarosław Nowakowski. Tak. Bo przyszedł tutaj z Pniew. To jest ciekawe, że z Gajowego stał się nadleśniczym w Sierakowie. To są fakty. To są fakty. I to trzeba mówić o tym. Trzeba mówić i jeszcze raz mówić. Bo inaczej do młodego pokolenia nie dotrze prawda. Nie dotrze. Chcę sprawdzić, czy wkręcili tą śrubkę, wiecie? No nie wkręcili chłopaki tej śrubki. Jechali oczywiście pokazówę przez Dębowiec, zrobili, jechali sobie panowie ze straży, ale śrubki nie wkręcili. Tak samo jak tej linii. Nie zgłoszą, że tutaj są stare słupy i są do wymiany. Że są do wymiany. Za to jakiś tam oszołom przy źródełku kamień mu się zachciało wykopywać, nie? Tak. Jeszcze kawałek przejdę i zakończę to nagranie dzisiejsze. Tutaj te płyty, jak widzicie, to położyło Pegenigę. Dlaczego je położyli? Bo tutaj był teren, że można było się cały czas zakopać piasek i ten ciężki sprzęt, który robił badania na terytorium tutaj puszczy, bo tutaj jest wiele odwiertów zrobionych. I te badania były prowadzone, jak ten sprzęt jechał przez Dębowiec, to szklanki w szafach, na suszarce, wszystko się trzęsło. Trzęsło się, to trzeba przeżyć. Jak oni robili te badania, czy odwierty, to tak samo te wibracje były odczuwalne u nas na Dębowcu. Za Dębowcem miał iść rurociąg. Rurociąg z Sowiej Góry do Lubiatowa.
nagle po moich tam, wiecie, różnych akcjach, różnych telefonach, Witold Maciołek wycofał się z tego wszystkiego. Wycofał się, żeby nie było na niego, to poszedł sobie tam do powiatu. Mnie usunąć ze stanowiska sołtysa, bo zastraszyć kobieta bez mężczyzny, da się zastraszyć. No nie da się zastraszyć. SS, które sobie na pagonach nosiło dwie runy Sowillo, upadło. Upadło, a teraz ich wnukowie, dzieci, nie wiem, bo nie drążę każdego z osobna tematu, każdego człowieka nie sprawdzam, chociaż wielu sprawdziłam. I tutaj ta droga prowadzi też do Odwiertu. Do Odwiertu słońce świeci. Słońce Sowillo, właśnie runa Sowillo jest połączona z runą, ze słońcem. Słońce Sowillo to słońce. No a SS sobie wzięło dwie Sowillo, żeby mieć za sobą dwa słońca. Teraz będą świecić chyba dwa księżyce, jak tam Dariusz Kwiecień ogłosił, żeby się tym zainteresować. O, mamy maślaczki. Maślaczki, widzicie? Tak. Ja je zawsze wycinam, bo i tak zawsze odrastają. Także jak słyszę ten temat, czy wykręcamy, czy ucinamy, to po prostu to jest kolejna, wiecie, ściema, bo daj tylko władzę wariatowi, no to on po prostu będzie mówił, co tam, żeby tylko zabłysnąć. Maślaków jest dużo. Jak będzie tutaj pogoda, to będzie ich mnóstwo przy tych drogach. Wracając do run Sowillo, to one po prostu jedna drugą zneutralizowały. No i słońce spaliło słońce. Co z tymi księżycami będzie? Nie wiem. Kończę, bo wiecie co? Pojawia się coraz to więcej tych maślaczków. A jak już przyszłam na te grzybki, to chcę je też sobie powycinać. Także wszystkiego dobrego życzę panom w brunatnych koszulach i w tych niebieskich koszulach w Międzychodzie. Nie zastraszycie mnie. Nie zastraszycie mnie. Nie wiem, co jeszcze wam przyjdzie do głowy, co będziecie tutaj znowu kombinować. No nie wiem, no jedynie co, no to krzesło chyba będziecie musieli na mnie przygotować. Także wszystkiego ja wam życzę, wszelkiej obfitości, jak zawsze powtarzam, tak jak te maślaczki, żeby wam się mnożyło, dzieliło i obfitowało wokół was. Także wszystkiego dobrego życzę.